Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, jak co tydzień. Jak zawsze są ze mną Alan, jest ze mną Sodek, jestem Jędrek w nowym wydaniu dzisiaj, jak możecie zobaczyć. Raczej nic się nie będzie zmieniać, w końcu mam biurko, jest super, nie muszę siedzieć przy stole w kuchni. Teraz nawet nie siedzę, tylko stoję. OMG. W ogóle jest super. Takie technologie. I dzisiaj mamy dla Was, jak możecie zobaczyć w tytule, który jest tutaj, przynajmniej dla mnie, Modern przed paprykarzem. Jak wiecie, w przyszły weekend w Warszawie jest paprykarz, czyli największa impreza magicowa w Polsce, typu kwartalnego ostatnio, przynajmniej. A ostatnio był w sierpniu, dokładnie 3 miesiące temu. Więc był ostatni weekend sierpnia, teraz jest ostatni weekend listopada. W ten weekend było trochę turniej. Był duży papierowy turniej CFB w Las Vegas, w którym grało 1400 osób z hakiem. Był turniej w Paryżu, który grało 200 osób plus minus. Był turniej we Wrocławiu, który grały 34 osoby, więc taki mniejszy. Ale za to nasz polski rodzimy. A plus na Modo było PTQ na 140 osób w niedzielę i jak standardowe challenge. Te listy, jakie dzisiaj mamy dla Was, to są z PTQ. To był moim przynajmniej zdaniem najbardziej kompetytywny event tego weekendu. W Las Vegas dużo ludzi przyjechało grać, zobaczyć się ze swoimi znajomymi i tak dalej, co jest super oczywiście. Jak najbardziej propsuję. No, ale podejrzewam, że PTQ jednak zebrało bardziej trudniejszy field był na PTQ pewnie. Tak, więc mamy listę z PTQ. Vegas, tak w gwoli przypomnienia, Sodek zaraz Wam powie, co było w Vegas w top 8 i w Paryżu. No dawaj Sodek, jesteś zmytowany. Dobra, teraz się odmytowałem, teraz będzie super grubo. No dobrze, to w kontekście wyników, dwa duże papierowe eventy zagraniczne. Zaczniemy od Las Vegas, bo był większy. Cały turniej wygrało... Fuck, sorry. Nie wyciszę się. Cały turniej wygrał PR Lurus. Dosyć standardowa lista. Mniej więcej copy-paste tego, czy grał jakiś czas temu jeszcze Aspiring Spike. W finale wygrał z Creativity. Półfinały były ciekawsze, bo w półfinale był Infect. Jak to tak to dziwnie brzmi, ale rzeczywiście był Infect. Co ciekawe, była to wersja BUG, która miała i Blighted Agenty, i Pyrex and Crusadery, więc twórca postanowił, że nie będzie miał problemu z Mana Base'em i chyba nie miał, bo jego wynik świadczy, że mu chyba nieźle poszło. I Boomer Jant. A dalej w ćwierćfinałach odpadły odpowiednio Four Colory, dwa amulety i Hardened Scales. Odnośnie Paryża, Paryż, o ile Vegas miało Infecta i łuski, które są trochę, jak można powiedzieć, do tyłu z metagame, tak samo Jant, no to Paryż miał swoje inne perełki. Wygrał deck naszych czasów, czyli Temur Rhinos, ale w finale wygrał z Eldrazi Trodem, czyli deckiem, który no już nie jest klasyfikowany jako ten najwyższy tier od jakiegoś czasu. W półfinale dalej były Amulet i Heliod, co jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo Helioda na Modo nie widziałem od dłuższego czasu i ja też myślę o tym deku bardziej jako o deku z przeszłości, a tu proszę, był w stanie zdobyć wynik. No i wisienka na torcie perskiego eventu, czyli miejsca 5-8, to jest Dredge. Kolejny teraz jest tronu, kolejny Heliod i Yawmoth, czyli metagame dosyć, można powiedzieć, egzotyczne trochę, nie chcę powiedzieć zacofane, ale to chyba najlepiej oddaje. Ale tak właśnie jest. Tak, ten papierowy RG. Wczorajsze. Tak, o, idealnie. Czyli można tutaj wysunąć hipotezę, że metagame papierowe trochę nie nadąży za tym, co się dzieje online i ludzie przychodzą grać na takich turniejach nie tym, co jest najlepsze, bazując na wynikach online, tylko bardziej na tym, do czego mają dostęp i na taką kompletną zmianę jeszcze musimy trochę poczekać. No i to w sumie tyle. No dobra, odnośnie wyników online. To ja jeszcze dodam z papierowych wyników. Był, jak już wspomniałem wcześniej, turniej we Wrocku. Okay. Tutaj można napomknąć. Organizował go Mac Planszowy. Było spoko.
grało 34 osoby, tak jak powiedziałem wcześniej, było 6 rund. I top 8 wyglądało tak. Był Bern, którym grał Franek Konsta, były 2-4C, jednym grał Kanister, drugim grał Jacek. Było jeden Rak, jedne Rajnosy i jeden deck, którego nie pamiętam jeszcze, zaraz sobie przypomnę. Laplacian. Nie, było czterech Wrocławiaków i był Laplacian, który grał Hammerem i trzech Wrocławiaków, których nie kojarzyłem wcześniej. Jeden to był jeden człowiek, który mnie pokonał, Arek, nie pamiętam nazwiska, serdecznie pozdrawiam, który grał Rajnosami. Jeden grał Poxem, takim z urodzagami, Smallpoxem. I chcę powiedzieć, że miał na imię Sławomir, ale nie jestem pewien. Czy to nie jest ten sam koleś, co zrobił topa na Paprykarzu? Nie. Bo ten Bethu Smallpox się przewija. Nie, to jest mono best, to był mono bedek. Widziałeś o Burgnie też, który był w top 8? Tak. Burgnie, nie Franku? Burgnie, Franek, Gixis, Lujus, Saga, Eiter, jako Jainos, Jant, Saga, Bethu, Hammer. Jant, Saga, okej. Okay. Była Jant, Saga, o której zapomniałem. A Smallpox, co już powiedziałem, to było mono B. To był mono B, okay. Smallpox z Sagami, a nie WB, nie wiadomo co. I top 8 dopełniłem ja, grający deckiem Grixis Lurus, tak jak zawsze. A w sumie Grixis, tam Lurus nie potrzebne w nazwie zupełnie. Deckiem Grixis. Top 8 chyba było, 6 miejsc było zdecydowanych przed ostatnią rundą, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że tylko jeden stół grał, a może musiały grać dwa, nie pamiętam. Na pewno pierwszy i drugi stoli wziął ID, pamiętam, czy trzeci też mógł. Turniej był przeprowadzony sprawnie, było fajnie. Splitnęliśmy sobie szybko top 8. Nikt, Kanister trochę jojczył, że nie chce splitować, ale jak mu powiedzieliśmy, że przez to zje dwie godziny szybciej obiad, to uznał, że ma to sens. Też nie chcieliśmy wracać, nie chcieliśmy być w Poznaniu, nie wiadomo o której godzinie. A tak to rano wyjechaliśmy do Wrocławia, zagraliśmy 6 rund, zjedliśmy sobie na spokojnie obiad w knajpce i byliśmy w Poznaniu o 21.30, coś takiego, więc bardzo przyzwoicie. Okej, to oddaję tobie, Sodek, już głos na temat turniejów online, a sobie idę dolać wodę. Mądrze. Pytanie jeszcze, czy zacznę się od PTQ, czy od challenge'y? Może zacznę od challenge'y, bo je będziemy mniej omawiać, więc szybciej pójdzie. To dobrze, sobotni challenge wygrał UWO Control, prowadzony przez Mr. Kafujeta. No i niestety pokonał użytkownika Sodeku w finale, co grał Living Endem. Ale podobno gracz Sodeku mógł wygrać tylko zmindtrickowo w jednej grze sam siebie i przegrał wygraną grę. Także pozdrawiam z tego miejsca. Zaczę się mutować, jak będziesz o sobie mówił w trzeciej osobie. Dlatego wykorzystałem twoją nieuwagę, że poszedłeś po wodę. Ja wszystko słyszałem. Wiem, ale nie zdążyłeś. Później kolejne dwa miejsca półfinałowe to były dwa Murktajty i później w top 8 był jeszcze 4C Jorion z Broadbackiem, czyli ta bardziej nowoczesna wersja tego deku. Dwa amulety oraz Jund Saga. Co do niedzielnego deku, wygrał Laplacian, BW Hammerem, gratulacje. I ten spis Hammera według mnie jest mocno ciekawy. W końcu Laplacian odszedł od 8 stworów za 0 many, grał tylko 4. I nie wiem, dlaczego grałbym Knightami, a nie Ornithopterami. To jest dla mnie mocna zagadka. Wymienia się z małpą. No ale nie lata, jak chcesz podpiąć Aida. To wydaje mi się, że małe znaczenie chyba. Wydaje mi się, że wymienianie się z małpą może mieć większe znaczenie. No dobra, niech będzie. No i tam jeszcze jakieś portable hall w mainie, więcej fot seasów, więc więcej interakcji ogólnie. Ciekawy spis, polecam. W finale wygrał z Murktidem. W top 4, czyli w półfinałach były kolejne dwa Murktide, czyli 3 w top 4, nieźle. Dalej w miejscach 5-8 był Bern, 4C Blink, Amulet i Adnosium. A na miejscu 9 był Dredge, jeśli trzeba to powiedzieć. W ogóle na miejscu 10 był kolejny Adnosium, na miejscu 11 kolejny Dredge. What? Który mamy rok? Nie wiadomo. Ale to było też mniejszy turniej, to był turniej na 74 osoby i jednocześnie odbywało się PTQ, więc jakby nie dziwi mnie
większe zatrzęsienie deków typu egzotyczne w tym niedzielnym turnieju challenge'owym. Jeszcze no, dobra, tak na weekend w tym czasie to. To prawda. Także ja bym z przymrużeniem oka patrzył na challenge w tym tygodniu. No i dobra. Najważniejszy turniej dla nas, czyli PTQ. Cały turniej wygrał Soul Strong deckiem Grixis Shadow. To jest dla mnie zagadka. Dlaczego Grixis Shadow jest lepszy od Grixisa, nie Shadow? I w sumie nie wiem. Nie jest. Nie jest, ale Soul Strong jest potężnym graczem, więc... Trochę tak, ale... Jakby to nie jest tak, że Grixis Shadowem jest... Przynajmniej to jest moja opinia oczywiście. To nie jest tak, że Grixis Shadowem to jest tragiczny deck, tak? Dobrze. Dalej dojdziemy masz, do tego, będziemy omawiać. Dobrych kart. Będziesz mógł ponarzekać. W finale no. Wygrał, uwaga, i to jest najlepszy żart tego turnieju według mnie. Z Enchantresską. Ja nie wiem, jak to się stało. Ciekawostka, przegrałem z tym typem w Swissie rundę. I podobało mi się niektóre rozwiązanie, które zastosował, ale to omówimy sobie już, jak będziemy omawiać tę listę. I teraz znowu. Półfinały, dwa deki w półfinałach, znowu dwa Murktide'y, więc dosyć stabilnie. Wyniki 5-8 to jest UW Control z Kahirą, Kiki Horde, znany też jako Kuruzu Special, kolejny UW Control i BR Griff. I Alan ma tu jakieś ciekawostki odnośnie tej talii, więc coś tam sobie omówimy. Mam taką ciekawostkę, że mega mnie triggeruje, jak Sodek mówi BR, a nie RB, tak można się mówić. Też mi się wydaje, że RB brzmi lepiej. BR to brzmi tak jak... No w ogóle, ja tak nie? Napisane, tak czytam, gościu. Będę się męczył. To musi RB. Dobra, RB. I miejsce dziewiąte to jest RU Murktide. To tak jakbyś na BG powiedział GB. No właśnie powiedziałem RU Murktide i jest super. Ja gdzieś tutaj będę tak mówił. Dziesiąte Grixis Control, gracza TSP Jędrek, pozdrawiam z tego miejsca. 11 400 Blink, 12 Amulet Titan, 13 kolejny Murktide, 14 Dredge, OMG, 3 Dredge w weekend, co się dzieje, jeszcze był w Paryżu, może Dredge nie umarł, kto by się spodziewał. Będziesz grać Dredge'em w najbliższym turnieju znowu? Może, nikt nie wie. Tego. Jak poszło ci na papierkarzu, jak grałeś Dredge'em? Stabilnie, 5-3, okay. Bez bajów, także nie, natrafiłem na bez bajów. Koszmarne czapy po prostu, także wiesz. 15 Hammer, 16 Yawmot. Dobra, więc... to przechodzimy do list. Mamy listy z PTQ. Mamy dla was 5 list, o ile się nie mylę. Na pierwszy ogień idzie już... O kurde, jaki bajer. Widzicie, jaki setup mamy dziwny? Tak wcześniej nigdy nie było. A co się dzieje? Zaczynamy tak? od miejsca pierwszego. To myślę, jak to zrobić tak, żeby patrzę, który jest najlepszy. Wow. Tak może być. Tak mi się podoba. Okej. Okay. Ja, tak mi się nie podoba, bo nie widać wszystkiego na dole. Dobra. Mniejsze pierwsze. Dla ludzi, którzy nas tylko słuchają i nie oglądają, to majstrowałem właśnie przy różnych ustawieniach naszych kamerek, jak najłatwiej, najładniej będzie lista wyglądała. I doszliśmy do tego, co było wcześniej. Miejsce pierwsze. Jak wspomniał już wcześniej Sodek, Soul Strong, deckiem Death Shadow. Ja jestem dużym fanem użytkownika Soul Strong, jest potężnym graczem Magic i jest dużym fanem karty Death Shadow przy okazji też, z której ja kolei za bardzo nie lubię. I tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest tak, że Death Shadow jest beznadziejnym deckiem. Death Shadow dalej jest dobrym deckiem, tylko gorszym moim zdaniem niż deck Grixis, który nie ma Death Shadow. Jak już wspominałem nieraz, a tak mi się przynajmniej wydaje, w momencie, kiedy Modern Horizons 2 podniosło power level formatu, nie wydaje mi się, że potrzebne było granie Death Shadow, bo dostaliśmy trety, które są na porównywalnym poziomie co Death Shadow, jak nie lepsze, na które nie trzeba się męczyć. Nie trzeba grać 4 focizami, jak z Masabernu wszędzie. Nie trzeba grać Dressdownem w mainie, który jest spoko kartą sideboardową, ale to nie jest mainowa karta porządna. Nie trzeba się nosem wbiegać, czy tam głową wbiegać w solitudy Death Shadowami. Są rzeczy, które są moim zdaniem niefajne z tą kartą. Oczywiście ma ona swoje plusy, zabija szybko. Jest tretem, który nie
nie jest zależny na graveyardzie. To jest też ważna rzecz, moim zdaniem, w tych deckach, ponieważ Resident Peace przeciwko takim deckom Grixis z Lurusem to jest bardzo mocne. I no i wiadomo, może szybko dziabnąć, są takie deki jak Urna, które nie mają na niego odpowiedzi za bardzo, jak jest większy niż 6-6. I ogólnie rzecz ujmując, jestem w stanie się przekonać do karty Death Shadow, nie jestem w stanie się przekonać do tego deku. Uważam, że jest zdecydowanie nadmierna ilość one dropów. Ja bym chciał spróbować może jakąś taką wersję, co ma Death Shadowy, ale nie ma Darcy, tylko masz Death Shadowy reagowane snapcastery i masz wtedy po prostu, dalej masz spoko plan, dłuższy, a ten Death Shadow jest dodatkowym threatem właśnie, który może na graveyardzie się nie opierać. Tak, Alan, bo widzę, że to podnosi ręce. Czy to nie wynika po prostu, że z tego, że gracie innymi deckami? Ty grasz po prostu bardzo, bardzo kontrolnie, a ten typ chce zamykać grę jak najszybciej? I jedyne, co macie wspólnego, to kolory po prostu? I raga, tak i nie. Tak i nie. No, on ma tyle one dropów, dlatego że chce je mieć, tak? I tak naprawdę Death Shadow to nie jest one drop. No właśnie to chciałem powiedzieć. Liczenie Death Shadow jako one dropa go najczęściej możesz zagrać w trzeciej turze, chyba że masz... Nie, w drugiej możesz zagrać. Focizami, no to może Fetch Focis to jest drugoturowe, więc to jest zupełnie normalne. No dobra, ale stabilnie go zagrasz w trzeciej. Nie, nie. Stabilnie zagrywasz go w drugiej, bo Fetch Focis to jest zupełnie normalna sytuacja w sadek. Co? No, w sensie, jak masz deck, który ma 11 czy tam 12 fetchy, 11 i 4 focizy, to fetch focis to nie jest coś takiego, co wiesz, zdarza się, nie wiem, jak nie wiem, temple fodnocir, czy coś takiego, tylko ty coś normalnie dobierasz. No, ma nawet strach, ale to już masz już dwukartowe combo plus landy. To nie, to nie jest dwukartowe combo. No, nie wiem, jak to inaczej nazwać, no musi nie, być obie te karty, zagrać zagrywany w drugiej turze nie jest niczym dziwnym. Nie, to jest zupełnie częsta rzecz. No, tak no, jest. Ja jestem daleki od pierdolenia często. Tak? Wymaga tylko to od Seize'a tak naprawdę. Tak. Ja jestem daleki od powiedzenia, że to jest częste. To się zdarza, ale to jest takie premium rozstanie, bym powiedział. Nie. Które umożliwia ci zabicie mocno. No nie masz racji po prostu. A ty nie, też nie masz racji, jest na ciebie, Byku. Mi się wydaje, że to, że można coś zagrać w drugiej turze, nie znaczy, że to się zagrywa w drugiej turze. Ja się nie kłócę, że się zagrywa w drugiej turze, tylko Sodek po prostu... Stwierdzenie często prostu... oznacza, że to jest no, częste, a w praktyce to nie jest częste. Już. Proszę nie się nie do tego wytłumaczyć. Nie jest to rzadkie, tak? Więc... No ja jestem, że jeśli skali mamy zawsze i nigdy, to zagrywanie do środka drugiej będzie bliżej nigdy niż zawsze. Oczywiście, zagrywanie Death Shadowa w trzeciej też będzie bliżej nigdy niż zawsze, bo Death Shadowa nie dobierzesz w połowie swoich rozdań, jak nie więcej. Dobra, zakładam, że mam Death Shadowa na opinii w takim rozważeniu. No to w takim razie sądzę, że to może być bardzo 50-50, żeby zagrać go w drugiej. Czyli 50% to często? Tak. Dobra, nieistotne. To jest semantyka, która Sodek jest nieważna. To ja mogę powiedzieć, co mi się podoba w tej deckliście. Okay. Mi podoba się Tujacz. Tak jak to mi się od zawsze podobała. Mi też się podoba. Mnie cieszy, jak się pojawia. Szczególnie tak naprawdę najfajniejsze mi jest, że ma protekcję przed białym, co tak. Troszkę tyci niweluje słabość tego deku versus Solitude. Tak. Ja bym też jeszcze chciał powiedzieć, że ten deck to po prostu tak wybitnie orze. Tak. Ja że wydaje mi się, że ten deck jest niegrywalny z tego powodu. Artur tutaj dobrze powiedział, powinniśmy rozmawiać o procentach Sodek. Generalnie używanie kalkulatora nie boli. Można sobie policzyć procenty i wtedy musimy mówić rzadko, często, to jest słowami niedeskryptywnymi. No tylko dlatego ostatnie moje pytanie, zapytałem się, czy 50% to jest rzadko czy często. I jakoś nie. Ale to nie musisz używać słowa rzadko czy często, tylko możesz powiedzieć 50%. I to jest wtedy deskryptywne dla wszystkich. Policzyć, no. Także to zapraszam do liczenia. Ja wolę rozmawiać o degliście. Ja się zgadzam z Alanem. Turak to jest potężna karta. Podoba mi się, że są dwa aż w tej deckliście, jest drugi w sideboardzie. Chciałem trochę próbować Turaka w Grixisie, którym ja gram, ale trzy czarne w czwartej turze to jest bardzo trudne do zdobycia. Takim na bezie jak mam, ja mam, więc koniec końców nigdy się na to nie zdecydowałem. Ale taki deck jak Death Shadow, który faktycznie wydaje mi się, że ma w plecy z UW, na tym Turaku może pewnie polegać. Ja nie jestem fanem Kroxy. Nigdy nie byłem. Jest to moim zdaniem taka karta typu mech. I bym może chciał zacząć drugiego Turaka po prostu wtedy w mainie.
Mi się wydaje, że Kroxa jest spoko, dlatego że to jest piąta karta do combo z Dressdownem i jednocześnie jest to też piąta karta, która wykorzystuje, szósta karta, jeżeli liczymy Kolagan z komanda, która wykorzystuje Grub jako resource, bo tutaj nie masz Snapcasterów, nie masz niczego, to okay, jednak Kroxa tak zbytnio nie zawadza. Wydaje mi się, że bym wolał już mieć jednego Snapcastera w tym deku niż Kroxa. Masz ten, masz Kolagan z komandy do wracania go. Mi się wydaje, że te takie różnice to nadal jest to, że ty chciałbyś grać bardziej kontrolnie i nie, tak no, naprawdę chcecie... jakbyś wziął ten deck, to po jednej lidze to byłby znowu twój Grixis tylko z Monki i Snapcasterem, bo pewne osoby grają inaczej, kontrolnie. Trochę tak, trochę nie. W sensie, mówię, jestem w stanie się przekonać może do czegoś pomiędzy. Ja uważam, że Snapcaster jest bardzo wykorzystywaną kartą też sideboardową. Jak twój deck ma, jak ten sideboard ma dwa Spell Pierce'y, dwa Terminate'y, Mystical Dispute'y i dwa jeszcze Kolagan z komandy, no to Snapcaster jest super w takim deku, bo bardzo też zwiększa value tych sideboardowych kontr. Bo jak mamy Snapcastera i dobierzemy sideboardowego Spell Pierce'a, to rzucamy go dwa razy nieraz i to już bardzo dużo może zmienić na przykład na, nie wiem, na Cascada albo na UW. Fakt, że Snapcaster się trochę kłóci z Dressdownem, to jest jakiś tam jakaś tam mała część. Jak gram Grixisem, który na co prawda nie ma Dressdownu w main, tylko sideboardowe, to nigdy mi to jakoś super nie przeszkadzało, ale możliwe, że jak są w mainie, to czasami można się pokłócić. Tak, Sodek? No ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, jak kiedyś w tego typu taliach było dużo Lightning Boltów i teraz powoli schodzimy z objętości i Unholy Hit przejął władzę, jeśli chodzi o removal czerwony za jedną manę. Kiedyś nie było Unholy Hita, na to się grało. No właśnie. I teraz zobaczenie czterech Unholy Hitów, jeden czy dwa bolty, już nikogo nie dziwi. To też może być taki mały problem, bo bardzo często popularną zagrywką było bolt w siebie, żeby mieć szybkiego Death Shadowa. A teraz już nie ma tego. To prawda. No. I właśnie też nie jestem pewien, czy akurat jeden bolt to jest optymalne. Szczególnie ten fatal później mnie tak gryzie po oczach. Jak już masz cztery Unholy Hity, to nie wiem, czy potrzebujesz jeszcze fatal push. Może chciał Goify w Jansa zabijać, nie wiem. Może. Dobra. No to masz Dressdown pocisk combo. A jeżeli generalnie chcielibyście zagrać Death Shadow z jakiegoś powodu, no to jest pewnie deglista, na której możecie jakoś tam polegać, ponawiać ponownie. Soulstrong to jest potężny gracz. Znaczy, inaczej, mi się wydaje, że w ciemno. Jak chcecie zagrać Death Shadowem i to jest deglista, który ubierzecie tak. I patrzycie, co wam się podoba, co nie. I później możecie stwierdzić, że tak. Coś chcecie pozmieniać. Ale to jest dobry start, jeżeli tak, chcecie grać. Jak najbardziej. Okej, okay, jeszcze jedna sprawa odnośnie Shadowa. Bo właśnie Soulstrong na Twitterze pisał, że on przeczytał metagame i doszedł do wniosku, że to jest dobry deck. Co musi się dziać w metagame, aby ten deck był faktycznie dobry? Bo ja nie widzę jakiegoś takiego bardzo wypukłych takich. On napisał, że plusów. Na przykład ten deck ma dobrze na UW. Co ja nie widzę tego. Jak no właśnie, ja tak samo. No. Tak. Mi się wydaje, że on może mieć spoko na Merktide'a. To jest strasznie fascynujące, bo jak ja spojrzałem na tą decklistę, to ja powiedziałem, że być może typ pomyślał, że jest mniej UW i Solitude'ów, ale jeżeli on napisał, że to ma dobrze na UW, to ja nie wiem jak, bo ten jeden trujacz to nie nadgoni tego wszystkiego przecież. W sensie mi się wydaje, że ma spoko na Merktide'a taki deck. Masz Fox Season na wyrzucanie smoków, masz stwora, który zwiększy niż Unholy Hity i jakby ogólnie po prostu dobre karty. Więc to może być powód. Wydaje mi się, że masz spoko z kombem. Bo masz standardowo masz discard, counter, spell i clock, czyli wszystko co zważa na combo. A czy z Rhinosami bym się trochę mógł kłócić, bo... Rhinosy to nie jest combo. No tak, ale w sensie myślisz, że takie karty będą dobre na pakiet kaskadowy, tak? Bo na Living Enda to jest ok, ale dalej jesteś w stanie przegrywać. No nie, wydaje mi się, że na Belchera na przykład to jest super deck, tak? Nie na Belchera, to wiadomo, tak? To w ogóle nie ma dyskusji. Ale właśnie no, ale na Rhinosy wiesz. Wrzucisz Dżionkowi Death Shadowa 7-7 na Rhinosy i on mało z tym zrobi. Jasne, może stapować i ciebie zabić czy coś, ale to zakładasz, że ty nie masz nic. No jak ty masz Death Shadowa 7-7, to masz 6 życia. To wystarczy, że ma dużo Rhinosów i wygrywa. No musi mieć więcej niż z jednego spela Rhinosów. Musi mieć 3 no. Rhinosy. Elfska sprawa. Możesz bardzo atakować, to nie jest taki hop-siup. No dobra, ale masz też Unholy Hity. Jakby. Wydaje mi się, że z Rhinosami też ma okej ten deck. Wydaje mi się, też że... Ciekawe jest, że na przykład jest też, mówicie, kontry,
A tak naprawdę jedyne kontry to jest dojonym do lock. No w mainie, ale po sidzie masz więcej. W mainie masz dodatkowe kontry w sidzie. Spellpiercy? Spellpiercy i Dispute. Dispute na kaskady? Jako kontra? No na nie, ale wystarczy, to jest Spellpiercy i Drowny, to już jest dużo kontr. To jest 6 kontr na kaskadę. I masz 6 discardu. To jest sporo interakcji. No dobrze, nie. Plus masz eksplozywy na 2 na Raina. Więc, nie, mówię. Mi się coraz bardziej podoba pomysł z graniem deathshadowem. Na pewno nie taką deglistą. Może po paprykarzu będę coś kombinował. I może coś wyjdzie, może coś nie wyjdzie. Zobaczymy. Dobra. Przechodzimy dalej. Druga deglista, jaką mamy, to jest wspomniana wcześniej Enchantresska. Sotek mówił o ciekawych wyborach. Ja tutaj widzę dokładnie te karty, co grały w każdej Enchantress, jaką widziałem ever. Może nie wszyscy grają Emrakulem mainowym, ale dużo ludzi ma dalej. Więc wydaje mi się, że nie ma tutaj nic dziwnego. To oddam no głos ekspertowi dziwnych deków. Sodek. Jak Jędrek to już powiedział, co wiedział, czy to jest nic, to ja jeszcze wypowiem, bo coś jednak widziałem. Po pierwsze, Blood Moony w mainie. Nie wszystkie wersje grały Blood Moony mainowe, a ten gra i były niezłe. Dużo ma Blood Moony. Jakby często były w sideboardach, ale nie wszystkie były w mainie. Co to znaczy często? Powyżej 50%. Dziękuję. Najbardziej mnie zaintrygowała karta Curse of Silence. Za jedną manę nazwij kartę i dana karta kosztuje 2 więcej i jeśli przeciwnik zagra tę kartę, to możesz poświęcić Curse of Silence i odebrać kartę. I jak przeciwnik mi ją zagrał i nazwał Living Ender, to się trochę parknąłem śmiechem. Myślę, o co chodzi, bo to jest przecież bardzo słabe, bo przecież masz inne karty typu właśnie Rest in Peace, typu Bloodborne. No, ciekawsze opcje masz na pewno. A potem zacząłem sobie rozkminić, dlaczego to jest takie dobre i doszedłem do wniosku, że to jest dokładnie to, czego brakowało Enchantressce. Bo Enchantresska najczęściej przegrywała nie dlatego, bo nie była w stanie nic zrobić, tylko dlatego, że jej zagrożenia kosztują dużo mana, albo jej engine kosztuje dużo mana i najczęściej przegrywa przez tempo przeciwnika, że umiera za szybko. I to jest zgodne z Sotkiem. To jest zmiana karta, która właśnie tanio ma rozwiązać problem tego, że Enchantress prezent kosztuje 3 many i nie robi nic na wejściu. Zgadzam się, że Curse of Silence to jest ciekawa nowa karta, aczkolwiek Blood Moon jest w 56% main decków enchantresskich, właśnie sprawdziłem. Czy to jest często? Moim zdaniem tak. Możemy to zostawić dla słuchaczy, więc nie nazwałbym tej listy, Sodek nazwałem innowacyjną na naszym czacie. Dobra. Z ciekawości, jest chyba taki coś jak zielony Seal, tak? Dobrze pamiętam? Seal of Primordium, taki jak biały. To jest teraz biały Seal. Jak spojrzysz na rozkład mana base, to masz więcej zielonego. Masz jesteś w progrid w formacie? Nie. Nie? Dobra, co oni chcą niszczyć, może tak? Może w Mirrorze jest OP. Ja jestem śmiertelnie poważny. Dobra. Możesz go w żaden sposób wracać z grobu, tak? Dobra, odnośnie rzeczy, co mnie bardzo irytują, to jest Emrakul. O Boże, ze wszystkich rzeczy, które można grać, aby wygrywać mając dużo many, gość wymyślił, że będzie grał Emrakulem. Dlaczego? No to jest tak po prostu mętne. Emrakul jest bardzo słabym takim ikonem, tak jak mówi Sodek, jak jest Solituda teraz. Ale to może po prostu już hedżował na Mila. No dobra, mieć posiadanie Wincona, który też rozwiązuje problem Mila, jest jakimś argumentem, ale... No, chcesz grać uważam, trzecim Destiny z Spinarem na przykład? No ja bym wolał trzecim Destiny z Spinarem zagrać. Okej. Okay. Bo to jest tak, że ta karta ma faktycznie tekst, że twoje enchantmenty nie mogą być kontrolowane i to jest faktycznie dobre. Albo Sigil of the Empty Throne można też grać, też jest spoko, moim zdaniem. Chciałem powiedzieć, że to jest spoko na UW, ale później pomyślałem, że Solitude. No tak. Także. Nie zawsze troszkę irytuje te 20 lądów. Zawsze mi się wydaje mało w takim deku. Zawsze, często bardzo jak przegrywam, jak Enchantresska ze mną przegrywa, to też jest zacinane na lądach. No i tak siedzę na tych dwóch lądach i takie nie no. No to raz, a dwa, że ja też się dziwię, że tu nie ma tej karty Mana Bloom się chyba nazywała. To za X i zieloną
No. Zagrywasz z kanterami, możesz brać sobie manę z niej. Raz i jak ma 0 kanterów, to wraca na rękę. Ja grałem enchantresską, to ta karta wydawała mi się engine'em, co sklejała cały deck. Bo nagle byłeś w stanie dobierać więcej kart po turze. Bo często jest tak, że masz na przykład te jeden czy dwa drugie efekty. Na przykład masz jeden i masz dwa enchantmenty, nie dobierzesz następnego i co wtedy? No słabo. I, wiesz, możesz się o topa. A jak masz opcję, aby wracać sobie ten enchantment cały czas, to nagle się okazuje, że Jen jest dużo stabilniejszy. Przynajmniej jeden bym grał, po prostu, aby mieć pod Steadning Groove'em. Aby mieć ten engine napędzający to wszystko. No i też jest to tani enchantment, więc fajnie działa z Istro efektami i z Sanctum Weaver'em. Także ogólnie mi się podoba. Ważne pytanie, które trzeba sobie zadać, jest jakim cudem ta enchantresska zrobiła to drugie miejsce, bo przez ostatnie 3 miesiące byłem święcie przekonany, że to jest archetyp typu wymarły i archetyp typu wyraźnie za słaby. A tu proszę. W sensie najprostsze wytłumaczenie jest takie, że to jest modern i na każdym turnieju zazwyczaj w top 8 idzie znaleźć coś dziwnego. Ale enchantresska? W czym to jest gorsze od innych deków, z których się śmialiśmy? No nie wiem. Inaczej, mnie bardzo cieszy, że ten dek w końcu coś ugrał, ale nie wydaje mi się, żeby to była stała, że się tak wyrażę, obecność tego deku w formacie. W sensie, dla mnie straszny problem z tym, że jest słaby versus point removal wbrew pozorom. No. Dlatego, że obydwa kity, które są engine'em, giną od removalu, co jest dość dużą jego słabością, bo w formatach starszych, jak Legacy na przykład, to mamy tego enchantreska ma Shrouda. Czyli to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo zmienia. A tutaj to jest takie, okej. Okay. Jeszcze, że ten potwór jest legendarny, Cities. Tak. Harvest Hand, to też jest cienkie. Ogólnie ja tak sobie myślę o tym, że enchantreska może być ciekawym wyborem, jak masz kubkę linearnej rekonstrukcji, bo na przykład, nie wiem, teraz ostatnio był w miarę popularny amulet, więc granie takim, co ma nowe Blood Moony, do tego Solitary Confinement, a po sadzie masz, nie wiem, Rest in Peace na wszystko, co jest na grobie, od Living Hand przez Grixis, po, nie wiem, na Namur Tide pewnie jest dobre, przez jakieś Stony Silence, aczkolwiek nie wiem tak naprawdę na co to Stony Silence miałoby być, no bo co, na Hammera jest ok, ale nie jest wybitne. Belcher? No na Belchera to masz już tyle innych opcji. Masz Leyline'a białego, masz Confinement. Affinity. Okej, okay, to jest najlepszy argument. Anti-Eyeing było. No dobra. No ogólnie fajna lista, idźmy dalej. No dobra. Kolejną listę, jaką mamy, to ciekawy take na RB Midrange'u. Widywaliśmy RB Midrange przed MH1, kiedy Ur był jeszcze legalny. Willy Edel bardzo lubił takie RB, co miało w mainie Blood Moony, Sidon Pyromancery i tego inne typu zabawki. Tutaj mamy połączenie, które było ogłaszane jako koniec moderna, czyli Grief i sztuczka do Griefa. Są 4 kopie karty Feign Death nawet, które jest strictly better Undying Evil, bo można celować Undying Evil daje Undyinga, a tu i jak mamy 3 kopie też Undying Evil od razu do tego. I Feign Death jest lepsze, bo jak zginie nam stwór z kanterkiem, to możemy go wrócić z Feign Death, a za Annoying Evil już nie. Mamy łącznie 9 kopii tego efektu wracającego rzeczy. 4 Feign Death, 3 Undying Evil i 2 Malak Rebirth. Do tego mamy 8 elementale, czyli Gryfy i Furie. Do oszukiwania szybko w stół. Standardowo, jak to w dekach RB, 4 Ragavany, 3 Dot i Wade Walker, są 2 Crocs jeszcze.
No i z racji tego, że nie mamy Lurusa, to możemy grać 4 kopie z Ion Pyromancera, który też jest kartą wyśmienitą. Do tego Village Rights znane z takich decków pionierowych, podobnych RB i święcące tam sukcesy. Trochę discardu, 2 dreadbory, to jest dziwne. Jakiś kolega z komandy. Nie mamy ani jednej kopii Bolta Hita, ani Pusha. To jest bardzo, bardzo dziwne w decku RB. No, mamy inny removal. 2 mainowe Blood Moony też do stylowania. Gierek na pewno od czasu do czasu. Mana base, na który nie mogę patrzeć. No i sideboardzik, standardowe RB karty, nawet Lian of the Veil. Więc... ciekawy deck. Alan, co sądzisz, bo ty jesteś miłośnikiem takich konstrukcji. To ja się odniosę może do Gajasza wpierw. To jest osoba, która miała strasznie bardzo wysoki win rate w Vintage. On jest przede wszystkim znany z tego, że gra Vintage. I wydaje mi się, że ten deck to jest jego własny pomysł, modernowy. Nie jest osobą, którą kojarzyłem, że gra zbyt dużo moderna. I to jest najciekawsze w tym deku tak naprawdę jest to, że jak myślimy RB, to myślimy, że no, musi być Lurus. A tutaj w ogóle nie ma Lurusa, tylko mamy ten taki take, który znamy z Reanimatora, czyli Grief plus jakieś sztuczki z nim, bez Ephemerate, bo jesteśmy tylko RB. I wydaje mi się, że ten deck nie chce grać removalu za 1 mana, dlatego że ma aż 4 Fury i 9 sposobów na jakieś reanimacje ich. Village Rights to też bym liczył do takiego package'u, co wymówiłeś, co mówiłeś, że tam są te Feign Death, Undying, no, że poświęcasz kreaturę ze wołkiem, no. Że po prostu poświęcasz typkę ze wołkiem. I ja jestem zawsze fanem takich konstrukcji na papierze, dopóki nie pogram. W ciągu ostatnich 2 lat po prostu jestem tylko fanem na papierze i nawet nie próbuję nimi grać, bo one jakoś nie działają tak naprawdę, ale nadal są w moim serduszku. I dla mnie to, że to jest typ, który urwał się z Vintage, najbardziej widać po tym side'owych 2 Ingot Chewerach. To jest taka Vintage karta. To jest taki Vintage po prostu, że szok. Jeszcze ma jednego Dreadboya w side'zie. To też jest ambitne. Ale dla mnie to jest po prostu ciekawy deck. Co tak? Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę, jak potężny jest Season Pyre w tej talii. Mając 9 kart, które służą tylko do kombienia się, no Malakir Rebirth jeszcze robi za Londo topniętego. Ale mając łącznie 9 efektów, które działają tylko wtedy, kiedy dodajemy je do innych kart, tak, typu mają Furia, Grief, również Kroxa. Posiadanie takiego looting efektu jest dużo mocniejsze niż w konstrukcjach, gdzie jakby wszystkie karty są dobre, bo no często skończymy w sytuacji, w której mamy danego efektu za dużo i będzie się chciało tę kartę odrzucać. Po drugie, mi się też podoba dołożenie Spike Whip Hazardów. Niby to jest tapnięty ląd, ale w praktyce jest to kolejna czerwona karta pod furię. I Spike Whip Hazard w tym formacie jest nawet spoko, no bo zabija Ragavana. Tak, więc ja się zgadzam. Akceptowalny. Nie zgadzam się z tym, że looting jest lepszy, jak masz słabe karty w deku. To nie jest prawda po prostu, ale rozumiem, o co chodzi. Że powiedziałeś, że efekt looting jest lepszy, jak nie masz tylko dobrych kart w deku, co nie jest prawdą. Ale on jest zawsze dobry, ale w tym deku zmniejsza downside tych kart. Tak, rozumiem, o co tobie chodziło. Jest to prawda. To powiem, co mi się nie podoba. Za ten mana base to powinien być kryminał. Nie powinno móc w ogóle się wyjść z więzienia Magic grając. Jakby chłop ma 16 lądów w deku. Jasne, ma Spikefield Hazardy i ma Lucky Rebirthy. Ale czemu już nie ma 4 tych rebirthów, tylko te Undying Evil? Przecież to i tak byłoby 22 lądy. To i tak jest mało w deku bez cantripów. To nie jest deck z Lurusem, nie masz Bomble. Nie cantripujesz się. To jest dramat, jak to by powiedział polski filantrop znany. Nie jestem też fanem tego, że jest tylko 8 feczy z 2 mainowymi Blood Moonami. 7. W sensie 7 feczy z 2 mainowymi Blood Moonami. Musiał mieć trochę więcej. Ale jak są te karty, to może się nie da już, bo 16 lądów. Chcesz mieć klify, chcesz mieć krypty, chcesz mieć słompy, no to co, można obciąć jedną kryptę na 8 fecza? Można obciąć klifa na 8 fecza? Jedną kryptę chyba. Nie, to jest takie. Obie te rzeczy są takie sobie. Generalnie, tak jak powiedziałem,
dramat. Mana base jest dramatyczny. Jeżeli byście chcieli zagrać tym deckiem, mimo że Alan odradza, to... Nie, nie, ja zachęcam, ale na własną odpowiedzialność. Okej, okay. Jeżeli byście chcieli wygrać coś tym deckiem, z większym prawdopodobieństwem niż tą wersją, to utnijcie dwa Undying Evil, dołóżcie dwa Malakir Reaver, żebyście mieli landy. Ale oprócz tego mi się ten deck podoba. Jest, w sensie jest ciekawy. I zdecydowanie to jest ja taki, bardzo że... lubię... Ja bardzo lubię Seasoned Pyromancera i uważam go za największą ofiarę kompanionów. Bo gdyby nie Lurus, to ta karta byłaby dużo o wiele bardziej grywalna. Prawda. Mnie jeszcze tylko, znaczy boli. Oczywiście wolę, że jest tak, a nie inaczej. Że żaden z tych stworków nie kosztuje 3 mana, że można nerfować je. Season Pyromancer takie za nerfem, to byłoby super. I co jeszcze? No dobra, kosztują 2, żeby zagrywać z Luriusa, masz. No to wtedy już za dobrze. To 0-0 mogłoby być. I tak byłby pewnie dobry. Znowu widzimy Turaki w sideboardzie w 2 sztukach. To nie jest nic jakiegoś niesamowicie nowego. Mówię to dlatego o tych Turakach, że warto zwrócić uwagę, że jest dużo UW i to jest niezła karta sideboardowa. Przechodzimy dalej. Dalej jest moja lista 10 miejsca. Albo jakby to powiedział Sodek, gdy był mną gracza TSP Jędrek. Ale ja mam rozum i godność człowieka, więc będę tak mówił. Lista jest taka, jak ostatnio bywała. Z najnowszych dodatków jest jeden spell Prismanie. Po graniu Marktadem, jak już mówiłem na podcaście pewnie parę tygodni temu, byłem bardzo dużym fanem spell Pierce'a. Oryginalnie grałem 2 spell Pierce'y, 1 inkwizycję, zmieniłem z powrotem. Ponieważ spell Pierce jest gorszy w wielu sztukach, a inkwizycja w takim deku, co ma Lurusa, w lejcie też jest dobra, bo jak zabierzemy Lurusa na rękę, to można uczyścić drogę z Rimowalu. Tak, Alan? Czy Hall of the Storms Giant to chyba też nowe? Albo ja nie pamiętam. Tak, to jest stosunkowo nowy dodatek. Grałem przez chwilę Castle Vantress, jeszcze jako ląd, który coś robi, ale ten Scry nie był jakiś super dobry w takim deku, bo on zużywa raczej dobrze many i ma dużo speli. I rzadko jest tak, że możesz sobie puścić turę i 5 many tapnąć na taki ląd. A Hall of the Storm Giants jest bardzo potężne. Chciałem grać 2 sztukami, ale nie chcę grać z 23 lądami, a nie ma co uciąć, żeby włożyć drugie. Mi się wydaje, że nie możesz upchnąć drugiego chyba. No. Bo to wchodzi stapowane później, a chcesz mieć małpę i kozilka w pierwszych turach. Możliwe, że można grać jednym czarnym. Ale ten czarny jest chyba jakiś słaby, tak mi się wydaje. On jest spoko. W sensie to usuwanie grobu i menace są potężne dość. On jest 3-4, 3-2? 3-3 niestety. 3-3. Może czerwony można grać, nie wiem. W sensie te manlandy mi się podobają z Adventures of Forgotten Realms. To, że Hall jakby pozwala na dużo takich depków typu, nie wiem, Tron albo UW, że one nie mogą się wytapować. W sensie Tron wiadomo, że nie ma odpowiedzi, ale jakby Trona zabijasz z 7 życia szybciej, tak? Wystarczy, że ragawana, cyk, tutaj coś i nagle, o, bolcik z końcem, może snapcasterek, to jest ziomek, ma 10 życia i ty, no to co, snapcasterek był z końcem zagrany, tutaj hala, pyk do jednego i ziomek musi polecić, to jest halą i ze snapcasterem i ty jeszcze nie możesz mieć kolejnego palenia. Więc dodaje na pewno z zasięgu sporo. Jest też bardzo dobrym blokerem przez to, że ma warda. Często miałem tak, że po prostu mam halę i ziomek nie może zaatakować tą halę, bo hala zje mu blokera, a nie ma wystarczająco many, żeby włożyć w to, żeby zabić tego stwora. Jeszcze czym zabić stwora 7-7? Mam 2 anholikitami za 8 mana, no średnio ludzie mają. Solitudą, no to te też kosztuje 8 mana, chyba że chcesz sobie zrobić 1-2. To też nie fajnie. Generalnie jestem bardzo dużym fanem tej hali, polecam. Oprócz tego w main decku już się chyba nic nie zmieniło. W sideboardzie zagościły na stałe młode pyromancery. Dużym fanem jestem tej karty. Tak jak wcześniej wspominałem o Death Shadowle czy Turaku, że są fajne między innymi dlatego, że nie są podatne na Grey Fate, to Pyromancer ma dokładnie tę samą zaletę. Miałem już sporo takich gier, że ziomek mi stawia Resin Pisa czy coś, albo Leylina, a ja robię, no to dobra, Pyromancer, spell, 2 spele i tyrka. Grałem ostatnio z jakimś Mono B albo RB, takim dziwnym, co po sideboardzie zagrał mi T0 Leyline
i w drugiej turze Chalice'a, a miał no, tyle one dropów, ile ma RB w pierwszej grze. Czyli nie, 20 czy coś, czy 15. No ja dobrze, no to Chalice'ik, no to ja zagrywam Pyromancera, cyk, cyk, cyk i cztery tokenki zrobię dojazd w ten sposób. Wcześniej grałem dwie delugi. Jak już prawdopodobnie wspominałem, te delugi były takie, że grałem dwie, żeby zobaczyć, jaki to jest dobry efekt. Oczekiwałem, że jedną prędzej czy później utnę, bo ten deck i tak już ma bardzo dużo CA i nie potrzebujesz więcej. Generalnie jestem mega zadowolony z tej listy. Miałem spoko weekend, wiadomo, i będę na paprykarzu grał prawie na pewno tą samą deck listą. Po paprykarzu będę pewnie kminił właśnie z Death Shadowem. Nie wiem za bardzo, jak tutaj można dodać. Pewnie można odciąć dwa landy explosivesy mainowe i, nie wiem, i kolegę z Commanda, dodać więcej countrypów, nie wiem. Coś można wymyślić. Coś będę kminił. No i trzeba wiadomo dodać nie wtedy Fod Seizy. Nie musisz dołożyć wtedy Fod Seizy? No tak, wtedy musisz mieć Fod Seizy zamiast Spell Pierce'a, musisz zmienić mana base, żeby było więcej fetch i shocków. Fetch i painów. No wiadomo, ale da się to nie zrobić. Czy jest to warte świeczki? Zobaczę w przyszłym tygodniu. Ale serdecznie polecam Grixis'a, tak jak zawsze. Jest to deck, którym dalej wygrywam dużo więcej niż powinienem. Może nie niż powinienem, bo jestem fenomenalnym graczem Magic, jak wszyscy na tym podcaście, ale no wszyscy, niech będzie, że wszyscy. Ale jest wygrywanko często, a przegrywanko dużo rzadziej. Często, żeby dla słodka sprecyzować pewnie 70%. Przejdźmy do ostatniej deck listy, jaką mamy. Czy to jest gaming warty świeczki? Pytał Young Młody. Moim zdaniem tak. Ostatnia deck lista to jest deck lista, którą wybrał Sodek Amuletu. Nie, ja, nie, to wybrał Alan. Alan Amuletu? Co? Tak. Ja, to Alan gdzieś podkreślał dominację. Ja. Nie podkreślam dominacji, tylko podkreślam innowacyjność najnowszego techu, czyli Cultivator Colossusa. Okej. Okay. To jest karta, dobry, którą Sodek, jak zobaczył za pierwszy raz, powiedział: wow, z Bounce dobiera cały deck. To jest nieprawda. Tak, powiedziałem to w samochodzie i to byłem podpuszczony, bo Kajter się mnie zapytał, co z podstawy dobiera. Ja tak pierwsza myśl była, że może, ale potem się zreflektowałem. Także. Okej, okay. mamy na taśmie, Kajter ma nagrane, że z Bounslandem dobiera cały deck, więc Sodek jest. Warto podpiszyć komentarz. Tak powiedział, potwierdzam. Tak powiedział. Więc powiedziałeś, że dobiera cały deck, Sodek. Nieprawda. Już nigdy nie możesz jeść drugiego śniadania przy tym samym stole, co cool dzieciaki grające amuletem, bo nie wiedziałeś, że nie dobra całego deku. To one nie będą mogły przy moim stoliku, lol. Nie, ty nie masz swojego stolika, ty gdzieś w pojęcie się. Kościu. Okej, dokładne sprawozdanie z sytuacji, jak Wody pisze. Najpierw powiedział, że dobiera cały dek, ja powiedziałem, co dobiera, a teraz jakieś fikoły robi. No właśnie. No właśnie, jak masz 33 lądy w talii i masz takiego byka. Mamy naocznego świadka, że nie dobiera całego deku. Znaczy, mam to, że nie dobiera całego deku, to wiem. Mamy naocznego świadka, który mówi, że tak powiedziałeś. Komu wierzyć bardziej? Koledze z podcastu, czy człowiekowi z Twitcha o dziwnym nicku? Zdecydowanie Young Młody tutaj wierzył. Dobra. Artur też pisze, że nie słyszał, a potwierdza. Więc rozumiem. Generalnie, co do samej listy, strasznie dużo stworów jest w tym deku. Dwa. W sensie... Te wszystkie stwory są po prostu dobre w końcu. Nie wiem, na ile jeszcze Azusa zostanie w tej liście tak naprawdę. W sensie trzy Azusy to jest dużo. Azusa wydaje mi się najsłabszym linkiem teraz. Bo metagame jest taki, że Grazer w pierwszej turze blokuje wszystko. To jest straszne słabe uczucie, jak przeciwnik zaczyna ci z takiego leniwca, który wkłada ląda, a ty masz taką małpę. I no jest no przecież już ile razy ja tak, że ekipuję w ciemną rękę, tak Ragavan w pierwszy, a ziomek, no to co, Forest, leniwiec, już zasaga topnięta, jak kurde. Dokładnie. Co się dzieje? No, jak żyć wtedy? Jak żyć? Co do Azusy, to jest bardziej konsekwencja tego, że ludzie w końcu chcieli Explorer i chyba amuletowi zoomerzy doszli do wniosku, że grajmy lepszymi kartami niż słabszymi, a Explorer zawsze był uznawany za najsłabszą, więc chcieli, jak się poprawił. Dawno temu nie grali Explorami, tylko więcej Azus właśnie. Później zaczęli grać Explory. No właśnie o to chodzi, że teraz tendencja jest taka, że Explory są ucinane, bo są uznawane za najsłabszą kartę w talii. Czyli jest powrót do Azusy. Nie jakby. Tak. Dobra. Także jest to ciekawe. Wow. Jedna Tolaria tylko. To jest też strasznie mało.
Znaczy, nie dziwię się, bo teraz chainowanie to nam jest coraz mniej ważne, bo po pierwsze Cultivator Kolosów dobiera ci lądy, po drugie dobiera ci karty przez zostawianie lądów, więc jakby ma coraz mniejsze znaczenie, a po drugie bardzo często jak grasz Tytanem i go resolwujesz, to lepiej znaleźć wieru za sagi niż Tularia. Mnie też ciekawi, że jeszcze Slayer Stronghold się ostał, bo poprzednio chyba grali na Battlementy, tak? Grają. Niektórzy lubią tak, niektórzy lubią no tak. No właśnie też nie wiem, jakie są plusy i minusy tego wszystkiego. No, jest jeden najważniejszy, że jak masz Hanwiera, to masz więcej landów w stole, więc dodaję, szybciej strzela z walakutów. No, ale oczywiście. Ja uważam, że lepiej się przygotować do sytuacji, gdzie nie masz Hanwiera. Wszystkiego. Co tak? Sam tam się Po pierwsze, Battlementy, jak już chcesz mówić jednym słowem, używa się rzeczownika, nie przymiotnika, jak się mówi. Jeszcze słowo mi się kojarzy z kartą. Okej, czy na przykład tutaj Borosa masz? Tak. A nie Garizon. Tak. Albo Arboreala. No właśnie, widać. Leniwca po prostu masz, no. A Azusa to co? Jeszcze do tego nie przyczepisz? No. Dlatego, że Azusa Cidik. To jest rzeczownik. Albo Driady się nie przyczepisz, kolego, albo Amulet? No to tak, bo wszystko, co ci mówię, wszystko to są... rzeczowniki, tak? Amulet. Nie uznaję istnienia rzeczowników. Nie mówisz Wigora. Tutaj masz Wigora takiego. To też tak mówię. A, tutaj mamy... ja jestem ekspertem od języka polskiego, a Young Mod jest ekspertem od amuletu. Ja pograłem ten listą trochę. Jedna tolera i błąd. Brak szoka pod feczem cringe. Cringe to jest... Chcesz się odnieść do tego, że wybraliśmy deglistę, wybrałem deglistę, która była najwyżej z amuletów PTQ, z Kolosusem. Żeby podkreślić tak. Po prostu, że to jest nowa karta, która jest naprawdę spoko. Tak. Bo ten deck składa się w połowie z lądów i dość często jest taka sytuacja, że o, zagrywam sobie Kolosa i nagle dobierasz te 6 lądów z czuba i one wszystkie się odtapowują z Sigaru Expedition mapy i się dzieją kosmiczne no. rzeczy. Ja widziałem któryś Konfucjusz Amuletu, nie pamiętam, który pisał właśnie, że chyba Bonis pisał, że największy problem tego deku jest to, że nie ma redundancji na tretach wystarczającej, że nie ma wystarczająco dużej ilości takich potężnych zagrożeń i to jest rozwiązanie tego problemu w pewnym stopniu, bo ten Kolosus faktycznie jest tak, że pierwszy Kolosus dobierze tobie pewnie ślenia pewnie około 4 kart, tak bym strzelał. Więcej nawet, no co, jak masz karty na ręce? Ląd na ręce. W sensie to już w ogóle. Jak masz ląd na ręce, to strasznie dużo się kopiesz. W sensie, no mówię dalej. Bo, no jakby, jeżeli kładziemy Cultivator Kolosusa na stos, no to. No. Mamy. Wydaje mi się, średnio że tak on average to jeden ląd to są 3 karty. Dobejane. Nie, jeden ląd to jest. Kładziemy Cultivator Kolosusa na stos, mamy 26 non-landów, 33 landy w deku. Czyli prosta sprawa. Mamy 56% na to, że dobierzemy ląd, że mamy ląd na czubie, więc jakby każdy ląd, który mamy w ręku zmienia się, bo on na początek dobiera, potem możesz położyć ląd. Czy odwrotnie? Nie, no wpierw kładziesz ląd, a potem dobierasz kartę z tego lądu. I możesz kłaść ile ich chcesz z ręki i ile dobierzesz, to tak się... Jak no tak, masz tak, 10 czyli... lądów na czubie, to wkładasz sobie 10 lądów w stół. No to rozumiem. Generalnie ląd w ręku ma 56% szans, że... No oprócz tego, że jest bonzlandem, dobierasz cały deck, tak jak pisze chomiczówka. Ląd w ręku to jest 56% szans, że dobierzesz kolejny ląd z czuba, tak? To jest sporo, więc jak masz... Jak masz dwa lądy w ręku, no to dobierzesz średnio. Tak, jak masz 50% landów, to jeden ląd dobiera dwie karty średnio, tak jak pisze Artur. W sensie dobiera średnio dwie karty, bo to jest dlatego, że no to jest ciąg jakby, tak? Bo masz ląd, który później dobiera połowę lądu, później on dobiera ćwierć lądu, potem on dobiera jedną ósmą lądu, później, znaczy jedną czwartą, potem jedną ósmą i to się sumuje, chyba taki ciąg ma sumę całkowitą 2, tak jak pisze Artur, tak mi się wydaje. Więc jak to jest powyżej 50% trochę, to będzie więcej niż dwa lądy, znaczy więcej niż dwie karty, czyli dużo generalnie.
Jak mamy dwie karty w ręku, to jesteśmy pewnie w stanie średnio dobrać mniej więcej 4,5 karty. Czyli to już jest niezwykle dużo. Okej, okay, a teraz na sumie jeden, w sensie ma jeden plus, czyli łącz tak, czyli tak, dobierzesz z niego średnio jedną kolejną kartę, tak. Dobrze. Ile many i ile lądów na ręce musisz mieć? Many w stole ile lądów na ręce, aby z Summoner's Pacta znaleźć Cultivator Colossusa przed Primeval Titanem? Zależy, czy masz amulet, mi się wydaje. No dobra, zakładasz, że masz amulet, bo w tym tego teraz... No bo jak masz, chcesz Tytana znaleźć dużo częściej. No to chcesz Tytana zawsze znaleźć. No nie do końca, w sensie... No nie zawsze, ale... Jak masz dużo lodów na ręce, to się chyba bardzo pocać po kolosu. Ale to też zależy, na co grasz, tak? Tytana, tak? Zależy, na co grasz. Mi się wydaje, że to jest strasznie sytuacyjne. No tak, ale w sensie... Może inaczej, bo o co mi chodzi? Że czy masz pewność, czy Tytan zrezolwuje, czy masz pewność, że zaatakuje? No to wiadomo, ale chodzi mi o to, że... Właśnie nie wiadomo sobie, bo to ma bardzo duże znaczenie. Jak... Mogę? Okay, no. Dziękuję. Dochodzimy do sytuacji, w której szukanie się Summoner's Pacta po Primeval Titana nie jest już no-brainerem, co było jeszcze jakiś czas temu. Że teraz istnieje sytuacja, w której chcemy znaleźć Cultivator Colossusa przed Titanem. Jak najbardziej. I to jest według mnie dowód tak, na to, że... Tak, nikt tego nie broni, ale mówienie, że to, z czym grasz, jest nieistotne, to oczywiście jest bój. Nie, ja w ogóle ani ty ci tego, wiesz, nie próbuję w ogóle bronić, ani nie próbuję tak mówić. Przez chwilę było bronię, nieważne. Co? No było troszkę było bronione. Kościu, ty mi ściskasz jakieś słowa typu... No nie, przecież my z Alanem przez chwilę się z tą kłóciliśmy, że właśnie bronią. Bo wy nie dajcie mi dokończyć i dochodzą takie rzeczy. Dobra, no nie będę ci dokończyć. Prawda jest taka, że Cultivator Colossus jest całkiem mocny i na pewno amulet zyskał jak to? Nową zabawkę, tak? Odreżu się mówi, tak? Tak to jest. Oczywiście. Wydaje mi się, że ta nowa zabawka zostanie z nami na dłużej niż tak. Silver Mount Ghoul. Chciałbym też powiedzieć, że Hoplet Cavern po Sidzie to jest podłość. I właśnie chciałem powiedzieć, że to mi się mega podoba. A propos kamerowania. To jest związanie problemu. Tak, a jak ja mówię, że karty są podłe, to najczęściej są po prostu dobre. Przeciwko mnie. Nie podoba mi się też ten mana base, to się zgadzam, że jest trochę paździerzowy. Bo Juka Bok wydaje mi się, że powinien być w mainie. Nie. Wydaje mi się, że tak. Nie. Okej. Okay. Co tak chcesz tak powiedzieć, bo podobno ktoś chce cię posłać. What? Powiedz. Wow, Karpy, dziękuję. Ja jestem ciekaw, jak szybko dojdziemy do punktu, w którym wrócimy do grania Ethergastów w sideboardach wśród niebieskich magów. Już. Okej, okay, dzięki. Chcę powiedzieć, że osoba, którą dość szanuję, czyli gracz Oniku Stream, już miał jednego w swoim Warwork Tide. Był przygotowany. To jedno to tam wierzę. Ja czekam na czasy, kiedy grało się trzy gry, albo grało się Ethergasty mainowe. Ale to nie wróci dopóki. No już nie wróci, bo to Ujo nie ma w formacie. No wiadomo, ale w sensie karta Ethergast jest bardzo dobra. Ona nigdy nie była zła. Ona nie była zawsze bardzo dobra, tylko że nie była dobra na nic po prostu w tym momencie. No tak, a teraz w końcu amulet. I też jedną z rzeczy, o której nie umówiliśmy, to jest to, że Colossus nie ginie od czego? Hita. Unholy Hita. To też jest bardzo ważne moim zdaniem. Ale od czego się Colossus pięknie składa? Od takiego enchantmentu ze dwoma mana. Dressdown robi tak zwaną śmieszną minkę typu emotka, jak jest zagrywane wielkie słowo. Dressdown w ogóle go tak nerfuje, że to ATB nie wchodzi, to jest zmarnowane tak. 7 mana i trzeba znaczy, niż 6 na mana. Hit może zabić czasami, tak? Bo jakby masz bounce landy, jak zagrasz 7 mana z bounce landem w stole, to masz 6 lądów. Więc hit to może zabić. Okay. I to może być stosunkowo częste w amulecie. Też masz sagi, które się poświęcają, więc... No ale inaczej, może nie zginąć. Okej, okay. On ma, może nie zginąć, to prawda, i nawet jeśli zagrywa się go z 6 lub mniej lądów w stole, to bardzo prawdopodobne, że jedyny moment, żeby zabić go hitem, to jest w odpowiedzi na trigger, bo później to już tych lądów będzie dużo. No. A nawet jeśli, no to dobierasz karty, więc jakby strata... potwora nie jest aż tak problematyczna, jak dobierzesz, nie wiem, 5 kart czy więcej. To prawda. Dobrze. Coś jeszcze chcemy gadać? No to turniejach? Paprykarz już chyba stricte. Paprykarz, tak. Dobra. Paprykarz. Zostaje klasyczne pytanie, czym byśmy grali? Paprykarz. Tak. OMG. Nawet
albo czym będziemy grać, o. To już nie będzie klasyczne pytanie. No dobra. Czym będziemy grać? Na początek może Sodek powie, ponieważ jest... Nie wiadomo, czy Sodek się pojawi, bo... Przegrał mecz z pandemią. Planuję się pojawić w niedzielę, bo wtedy teoretycznie już mogę i będzie fajnie. Nad sobotą jeszcze myślę. Patrząc na mój stan, zobaczymy. Zakładając, że się pojawia, mam dwie talie do wyboru. Pierwszą jest Belcher, drugą jest Livingkent. I najlepsze jest to, że moje talie, które wybieram, obie są średnie albo słabe versus deki, których się spodziewam widzieć dużo, czyli Werburg, Tideburn i jakieś różnego rodzaju Grixisy. Także nie wróżę sobie jakichś wielkich sukcesów na metagame paprykarzowym. No ale może się jakoś miło zaskoczę. Może będę miał laka w paringach, to jest mega ważne. To ja też mogę od siebie dodać, że ja prawie że na pewno będę, już wykupiłem wyjściówki, więc jako Polak nie mogę ich zmarnować. I będę grać mój Tide'em. Lubię ten deczek. Nie chcę grać niczym innym. I wydaje mi się to dobry wybór na szeroki metagame, który ma dobrze ze wszystkim, słabo z niczym. W sensie dobrze ma na myśli takie 51-49%. I tyle. Git. Ja będę grał Grixisem. Lista była wcześniej na ekranie. Jak ktoś chce później naddekować, zapraszam serdecznie. I też jestem już zapisany na zarówno sobotę i niedzielę. Wiem, że w sobotę Alan Grasilda. Tyle. Tyle właściwie. Mam nadzieję, że jak najwięcej z was przybędzie na paprykarz, żeby będziemy mieli git turnieje, tak jak było zeszłym razem. Tak, Sodek? Jakie komenta się spodziewacie na paprykarzu? Cokolwiek. Tak jak było tydzień. Tak samo mi wychodzi tak, z założenia. Tak był kwartał temu, tak. I właśnie ja tak sobie myślę, czy metagame'owanie ma większe znaczenie z prostej przyczyny. Jak przypominam sobie ostatni metagame, jak robiliśmy i w sobotę, i w niedzielę, to było bardzo dużo deków spoza ścisłego top tieru. Także ja bym się jakby... Spodziewam się, że będę przegrywał z taliami typu dziwne. Jeśli będę z nim przegrywał. Bo na talie typu metagame'owe mniej lub bardziej jesteśmy się w stanie przygotować, ale na random staw ciężko to zrobić. No dobrze. Tak powiedziałem. Ja jak już się będę metagame'ować, to po prostu na niedzielę po spisie metagame'u z soboty, ale też nie wydaje mi się, że mój metagaming ograniczy się do jednego slota w sideboardzie, do którego nie mam pewności po prostu. Tak, też uważam, że ja bym się bardziej nie metagame'ował niż to, czy okej, ta 15 karta sobie na pierze była dobra na 4C, co wygrało tak. Pateku w zeszłym tygodniu, czy na Berna? To wybiorę na Berna. I no... Oczywiście Death Shadow wygrał PTQ, nie 4C, to był przykład turnieju. Generalnie mam nadzieję, że jak najwięcej z was będzie na paprykarzu. Jeżeli będziecie, to bardzo chętnie się przywitamy, pogadamy chwilkę, ale to zaznaczymy też po stanie paprykarzu. Jak podchodzicie do nas, to się przedstawcie, jeżeli was nie znamy. Bo bardzo często było tak, że podchodzi ktoś do mnie i mówi, siema, co tam u ciebie? Ja mówię, ale jak sobie myślę, kurde. Nie wiem, kto to jest. Nigdy w życiu nie spotkałem tej osoby. Protip, jak macie cień wątpliwości, że możemy nie kojarzyć waszego imienia, przykładowo nie chodzimy grać do tego samego LGS od kilku lat, to też możecie się przedstawić, bo często jest tak, że kogoś znam z widzenia, bo byłem, albo że widziałem go na 2 czy 3 Grand Prix, a ja dalej nie wiem, jak się tak nazywa. Generalnie lepiej przedstawić się drugi raz, niż nie przedstawić się w ogóle. Tak. Więc mam nadzieję, że przyjdziecie, będzie super, będziecie się super bawić, tak jak bawiliśmy się ostatnio. Jak mam nadzieję, będziemy się bawić teraz. Jak zawsze, będzie znowu Alan, Sodek, jestem Jędrek i słyszymy się za tydzień z wynikami paprykarza. I tyle. I wynikami z moda, jak zawsze. Cześć, na razie, trzymajcie się. Pa, pa. Hello.